Witam Was w kolejnym odcinku. Udało się mi, że tak powiem, przetransportować krowy, bo kupiłem je, a po prostu 7 krów, niestety, więcej się nie dało na tą chwilę obecną. Znaczy, można więcej kupić, będę chciał więcej kupić, ale póki co nie mam na tyle też zasobów, aby je tutaj, wiecie, utrzymać. Także w dzisiejszym odcinku niech wam zaraz zaprezentuję moje krówki. Jedziemy krótkim sobie zawieść słomę i będę chyba musiał wziąć niestety, ale o, już pierwsza jest krówka. Mućka. Poznajcie Mućkę Barbarę. No, mamy także, mamy tutaj jedną brązową. I to chyba byk jest. Teraz zobaczymy. Nie wiem, nie widzę. No i białe, takie klasyczne polskie, jak na polską wieś tutaj przystało. Muszę jechać, a pomocnik widzę zakończył pracę, super. Bo trzeba będzie też kiszonki mi tu przywieźć, bo mam sąsiada sprawy. A chodziło mi o to, żeby mi słomy przywieźć tutaj. Tylko tak teraz się zastanawiam, gdzie tą słomę tu im wrzucić? Tam? No nie. Tu jest... No właśnie. Teraz jest dobre pytanie, gdzie im tą słomę tu wyrzucić? Poczekajcie. Kierunek wyładowania. Może to chodzi też. Nie wiem. O! Znikło. Dobra. Czyli gdzieś tutaj trzeba podjechać. O! Proszę, proszę. Znikło, czyli dobra. Ja wyjeżdżam. Wiem, że to chyba będzie, chyba to będzie najmniej, jak się da. 2700, dobra. Czyli jeszcze weźmiemy. W sumie podpiąłbym tą... nie będziemy się bawić w takie podpinanie, ale to widzę, że tutaj może być nam potrzeba dużo tej słomy. No tam jeszcze jedna na górze jest, no nie? Liczmy tą też na górze. Dobra, raz, weźmiemy 7, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. Nie no, jeżeli chodzi o słowę, to jeszcze mam. Zresztą zobaczcie sami, tutaj jest trochę nazbierane na przyczepie jeszcze. To nie wygląda tak to źle, bo to zaraz z tym trawę i wodę przywieziemy. W dzisiejszym odcinku takie... O, proszę. Okej, jedziemy, bierzemy teraz pracownika. Znaczy pracownika weźmiemy, pokończymy po nim. Ten Ursus nie chce mi tak dobrze jechać, jakbym chciał. Okej. Dobra, czyli wiem, gdzie tutaj się to wyładowuje już. Gdzieś. O, 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 bardzo proszę. I ile mamy teraz? Pięknie, mamy prawie 7 ton, także super. Ja jeszcze, wiecie, co sobie zrobię na szybkości? Czekajcie. Skoczę tu, skoczę tu. Dobra, po podaszku, po podaszku, po podaszku. Cyk, cyk. I wejdziemy sobie tutaj. Gdzie jest ta słoma? Tu będzie gdzieś, nie? O, jest. Okej, weźmiemy sobie ją. Hop. Teraz chyba mamy full, nie? Tak, 7. Dobra, to to. Położę sobie tutaj. Cyk.
Niech sobie ona tutaj zużyje się potem. Jak wygląda u nas właśnie pracownik, panie pracowniku? Co my tutaj, jak pan tutaj nam to zaorał? Widzę, że jeszcze poprawkę trzeba zrobić. Tak, to już mniejsza poprawka. Niż by mogła być. Więc to jesteśmy w stanie sami przejechać. Aczkolwiek byłby on to w stanie sam zrobić. Nie wiem dlaczego, że... Dlaczego on tak właśnie postąpił. No trudno mi. W ogóle marzy mi się też kupno RTX-a, ale no i shadery, no kurczę, te Eurotrucka i symulatory, żeby sobie, że tak powiem, grać na jakimś takim wysokim poziomie w końcu, ale to... I chciałbym też mojej złożyć, raczej, bo kupno laptopa... To jest drogi interes, ale możliwe, może jeżeli się uda, to może się fajnie by było, gdybym kupił laptopa, bo ona nie będzie jakoś tam streamowała ewentualnie co jedynie jak ja już miałbym jakąś jednostkę taką stacjonarną, potężną, to myślę, że wtedy laptop taki dobry by wystarczył, żeby sobie odpalić jakiegoś taką gierkę, na przykład jak teraz Farminga czy Eurotrucka. I sobie pograć ze mną. Takie wiejskie życie z żoną. Nie wiem, czy byście byli zainteresowani. Ale myślę, że też mogłaby być taka odmiana, troszeczkę inna. Dobra, skończmy sobie tutaj tą orkę w końcu, to już 2 dni tą orkę robię, tak naprawdę. Ale następnym razem to już wiem, że na przykład cały pracownika tutaj zatrudnię od początku, żebym to ładnie wszystko przejechał. Bo Krzycha dzisiaj nie ma z nami. Dlatego dzisiaj tutaj obcy, że tak powiem, u mnie robi. Nie Krzychu. No ale to wiadomo, no. Nieraz jest tak właśnie, tak będzie, że albo ja będę, albo właśnie... albo właśnie będziemy we dwójkę, albo będziemy właśnie samemu. Znaczy no w sumie ja będę samemu, dlatego że no, jeżeli tu chodzi o mapę, to jakby mapa jest na moim serwerze stworzona i żeby on mógł wejść sobie pograć, kiedy mnie nie ma, no to będzie nie będzie mógł po prostu, tak? Nie przyjadę chyba tego całego. Chociaż jak mi tak bliżej do tej lewej. No nie. Nie zgarnę się. Dobra. Ja, zgarniemy tak. Teraz to trochę cofniemy i powinno przejść. No jakiś tam mały pasek zostanie. No trudno. Tylko to skończymy, no jeszcze tam jest, widzę pasek. No to jest właśnie to, że od początku nie był pracownik, bo ja tu zacząłem to robić, tą orkę, to widzicie jak to wychodzi, trochę pokrzywione, trochę pokreślone.
w swoim tym, w swoim zakresie, że tak powiem, jak to się robi. Ale chcę już to skończyć. Chcę mieć już to zakończone. Dobra, ostatnie dwa przejazdy. No i myślę, że tutaj pszenicę trzeba będzie na pewno. To pole tylko i wyłącznie pod pszenicę, bo znaczy można by było pod cokolwiek innego, nie? A, bo mieliśmy sobie jeszcze w tym odcinku też kupić. Pole. Więc takie otoż też zróbmy. No, coś mnie tutaj zablokowało. Właśnie to są też błędy tego serwera, nie? A my generalnie też szukam jakiegoś serwera dedykowanego. Nie wiem, czy macie jakieś fajne serwery, żeby polecić. Jeżeli tak, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tam proszę się w komentarzach proszę napisać stronę i mniej więcej ceny serwerów takich i jak to wszystko wygląda za utrzymanie takiego serwera. A my zaraz tutaj, jak tylko skończymy robić, to idziemy kupić pole obok nas, czyli 106, a nie trzeba będzie policzkę wziąć. Zapomniałem, że jak w krowie zainwestowałem. Ale numer, gdzie lista? No nic, dobra. No to 107, 106, przepraszam. 105 ja mam, a 107 jest... Czy krótsze? Nie, no jakoś tam półka, to tam las jest. O, tutaj jest nawet. Trójkąt lasu, on się tak rozchodzi dziwnie. I zabiera trochę tego pola, ale... Może się uda nam wyciąć ten las, to też mi się trochę tych pieniążków zrobiło na przyczepę i... Super. Można uznać, że pole właśnie jest to przeorane. Tylko sobie się tego poszedł. Nie robię tak. Jest nierówno. Zajebiście. Dobra. Zrobimy szybką zwrotkę. O Jezu! No nie. Nie gadaj. No jest. Dość. Dobra. Dowiedzmy się, ile to pole kosztuje. Toż, a ja mam jeszcze tu łąkę. O proszę. To tego to nie wiedziałem. No nic. Ile? 8000. Muszę wziąć niecałe 10.
A mamy już do spłaty 110. Niech trochę za troskę ostygnie. On się przygotuje. Co? Krzysiek Zakrzewski. Nawiezienie 0%. Dobra, panie, kochany. Bo ja tu u pana robię interes. Krótsze jest to pole, co prawda. Zakupujemy. Na tym polu nic nie ma teraz, w momencie tym. Nie ma nic. Ok. Sprawdźmy, co ono wymaga. Czy ono było przeorane, czy nie było przeorane. Kultywowane. Nie wymaga. O! Wymaga wapna. 105, ale 106 nie wymaga nic. Ty, ale jak. Aha, dobra, już rozumiem. Czyli jeszcze. Bo ja w ogóle zapomniałem, że to należy do mnie. Gotowa do zbioru. Wymaga wapna i wymaga zaorania. To kurde. A ja tam kosiłem. No dobra, mieć, a nie mieć. Także moi drodzy, dobra. Ciśniemy ostro. Bo tutaj nie ma co. Odpalmy zetora. Znaczy, co mam z tym zetorem? Z Ursusem. Okej. Okay. Nie wiem, 2,5 mogę tego przywieźć, więc troszeczkę tych kursów, że tak powiem, się zrobi. Okej, okay, najpierw pojedziemy sobie do sąsiada Ursusem. Prawda, pamiętasz o paliwie, bo światło załączy. No tak tutaj na wsi to nie trzeba, bo to nie wiem. Nie wiem, to się zobaczy, jaką fajną furę ma. Tutaj też, o, dwa Audi, jakaś Hyundai. Bogato, bogato, moi drodzy, no bogato. Ja jeszcze się auta nie dorobiłem. Ale myślę, że w swoim czasie już się dorobię. Tu sąsiad też. Deska. Deska, czy BMW jakiś tam ma? A też rolnicy przy tym wszyscy. Także mówię wam, no... Dzieje się, dzieje się. To teraz pytanie, czy ja bym mógł tą trawę? Chyba nie mógłbym też tą trawę wziąć. Ja tutaj będę pukał, stoi na sprzedaż chyba. Będzie to, myślę. Zobaczymy. Ale tutaj nikt nie przyjeżdża, nikt tego nie odwiedza. Tylko czekać aż ktoś sprzeda bądź kupi. Wtedy jest na sprzedaż, więc nie wiem, czy nie orientuje się, ale... Ale no... Sklep widzę, że sklep się zamknięty. Puścił panią. Pudełko, z którego będzie można brać złote, zanim z tym wrócimy. Dobra, tak gdzie najpierw przyszedłem, to wtedy... A w sumie mogę sobie jedno i drugie spiąć i przyjechać. Jednym. Teraz to jest na drogę prawie. Jeśli będzie coś na drogę miał, to będzie skoro. A nie, to się mam szczepkę. O panie! O panie, to ja będę mógł za 5 ton przywieźć tego. Zarąbiliście. O to to właśnie zrobiło. Dobra. Jak się prawo nam otworzy. Dobra, tej płaszczy widzę sąsiad. Ma też sobie tutaj widzicie. Ładnie przerobił. Taki ganek miał mieć, to co on taki tam się... A no właśnie, ma tu kultura. Cholera, no nic. Dobra, gasimy. Myślę, że tym też się tam podjedzie. Już ładować, to już ładować wszystko, co się da. Dobra.
Podjeżdżamy sobie. Okej. Dobra, tepniemy się szybko do naszego setora. Okej, jedziemy. Tylko teraz tak, bo ja bym chyba kiedyś miałem łyżkę. Nie pamiętam już, czy miałem, czy nie. Ja sobie tylko sprawdzę, czy ja będę mógł. To jest to z tym czerwonym, to. £550, a ja mam to chyba, tak? Ale to jest dobre, to się nie różni, czyli można zabierać, dobra, to. Jeżeli można ładować, to ciśniemy. Żeby go trochę dociążyć. A, jakiś brawo. Lecimy załadować sobie te przyczepy, bo też nie wiem, jak w ogóle zwierzęta one mają, pokażcie mi. Niby czystość, dobra, tylko wodę by trzeba było, trawę świeżą. Trawę, kiszonka z lucerny. Siano z lucerny, pelet. Aha, a czemu siano? Aha, bo słomę wrzuciłem, dobra. Słoma, siano, siano, siano to jest chyba w tym. Siano. Siano, siano, dobra, zobaczymy. No. Powinno siano nam. Słoma wychodzi nam z tego. Aha, dobra, bo wygląda tak, że chyba po zamianie w kostki czy w belet to się dopiero zmienia nazwa i wartości i właściwości. Wtedy ona ma inne zastosowanie jako, nie wiem, siano, jako słoma już wtedy. No tak. Tak mi się wydaje, bynajmniej, że tak powinno być. Albo, że tak jest, no. Nie wiem, dobra, mniejsza z tym, w każdym razie wbijamy się tu. Źle się ustawiłem trochę. Teraz. Teraz, o, i zawrócę. Zaraz powiem, mogę większą przyczepę jakąś wziąć. No ale już nic, trudno. Opuśćmy trochę, bo tutaj nas za bardzo nam tutaj to. To jest jako trawa świeża traktowana, no dobra. Okej.
I mamy pierwszą szczepkę pełną. Tak? Chyba tak. Tak jest, pełno. Dobra, lecimy. A da się to wygra to polecieć. No nie no, dałoby się, ale to. Myślę, że chyba trzeba by było wynająć jakąś większą, żeby było. Jeździć w tą z powrotem na zapas, to ja by tak jest. Wyłożenie. Jakby nie patrzeć. Burtami, o! Czeka z burtami, trzeba ogarnąć. Na razie im zawieziemy tylko tyle, ile nam będą potrzebowały. A ja to sobie poza odcinkiem po prostu raz, dwa się minę. Żeby to, wiecie, było wszystko elegancko. Ile my mamy? 26 minut, idealnie. Dobra, czy ja wymuszę? Chyba nie. No nie. No, udało się, nie wiem. No i dobra, widzicie? 2500 prawie świeże dostaną. Trawa świeża albo trawa, dobra. Zobaczymy czy... No 2500, no patrzcie, że siano poszło do siana. To będę musiał od jakiegoś sąsiada pożyczyć. Tutaj pogadać z nimi i pożyczyć od nich. Właśnie jakąś przyczepę. Taką większą. Chyba, że tutaj do tego się uda burty zrobić, ale zobaczymy to za dzień. Jakby się udało mi też 5 stanów budować, to by ale nie wiem, postaram się zamontować jakieś burty. Jeżeli nie mogę, to co nie wiem. To bym sobie taką przyczepkę większą po prostu. Ale to też nie wiem. Też widzę, trzeba będzie wystawić na WX. On niby dobry, ale... O panie, no to pięknie. 102,5 to jest nic, tam wszystko wejdzie. Nie, to ja muszę w takim razie to przyczepę, bo to ja się tu na włożę tego jak debil, tak powiem. Dobra, no co, no cóż no. Ja sobie zamykam bramę. Dzisiaj na razie mają tu te trochę tego żarełka. A ja idę spać, no. A z wami się zobaczę. Ja wiem. No pewnie w następnym odcinku, tak? Czyli pewnie zaraz będę nagrywał po tym po prostu kolejny. I tyle, tak? Żebyśmy mieli to wszystko nagrane na zapas. Także zostawcie subskrypcję, łapkę, komentarz. I jeżeli macie jakiś fajny dedykowany serwer, to dajcie znać. W komentarzu. Będę bardzo mile wdzięczny. Dziękuję za oglądanie. Cześć.